i uczcić jednocześnie święto naszej szkoły. 11 października w pierwszym liceum mamy dwie ważne uroczystości dla społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Ślubowanie klas pierwszych i Święto Edukacji Narodowej. Są to bardzo ważne święta w szkole, dlatego że z jednej strony jest to hołd oddany wszystkim pokoleniom, które chodziły do tej szkoły, a więc święto szkoły jest takim momentem, w którym z jednej strony przyjmujemy do grona społeczności pierwsze klasy, a z drugiej zwracamy uwagę na tych, którzy tu byli i którzy chętnie do niej przychodzą. Pierwszego liceum imienia Jarosława Dąbrowskiego, Tomaszowi Mazowieckim, prowadzić. To hymnu. Jeszcze Polska jest jedna, jeszcze jedna. Witam serdecznie całą społeczność szkolną. Na czele z młodzieżą witam pracowników administracji i obsługi, państwa profesorów, oczywiście również panią dyrektor. Cieszy mnie fakt, że jest organizowana uroczystość Święto Szkoły. W tym przypadku waszej szkoły, pierwszego liceum ogólnokształcącego. Poprzez Święto Szkoły można nawiązać do tradycji, do wychowania i innych funkcji, które realizowane są w procesie wzajemnej relacji edukacyjnej. Zwracam się do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy, państwo profesorowie, podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonej wam młodzieży. Stoicie przed trudem poważnym wezwań. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Otwierajcie swoje serca, a bez jego ogromnego, duchowego skarbca mogli czerpać obficie i skorzystać wszyscy, a zwłaszcza młode pokolenie. Trzeba, byście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Dzisiejsze święto szkoły, 3 dni przed Świętem Edukacji Narodowej, upoważnia mnie, abym mógł w imieniu pana starosty Piotra Kalempiewicza, a także nas tutaj zebranych, przedstawicieli zarządu powiatu, a inaczej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Katarzynie Maraszcza, złożyć życzenie wszystkim tym, którzy posługują młodzieży, życzę miłości. Miłość to zasada stanowiąca podsumowanie wszystkich innych reguł. Miłość to tajemnica życia. Znajdujemy w niej najpiękniejszy, najważniejszy i największy dar. Sumum bonum. Ważnymi bohaterami naszej uroczystości są uczniowie klas pierwszych, którzy po złożeniu ślubowania staną się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Ślubowanie składają uczniowie klas pierwszych, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminach gimnazjalnych w tym roku. Klasę pierwszą A reprezentuje Wojciech Kościński. Klasę pierwszą B reprezentuje Martyna Romańska. Klasę pierwszą C reprezentuje Marcin Zatyka. Klasę pierwszą D reprezentuje Męc Marlin. Klasę pierwszą E reprezentuje Sylwia Miksa. Klasę pierwszą F reprezentuje Patrycja Ordak. W poczuciu współodpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa, za dobre imię szkoły, wierni ojczyźnie naszej, Rzeczypospolitej Polskiej, my uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Ślubujemy. Zachować postawę godną spadkobierców tradycji patriotycznej wielu pokoleń Polaków. Ślubujemy. Systematycznie, pilnie i wytrwale zdobywać wiedzę dla dobra naszego kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubujemy. Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności ucznia. Ślubujemy. Szanować dobro ludzi i cenić tych, którzy pracują nad naszymi umysłami i charakterami. Ślubujemy. Po podsumowaniu. Właśnie z tej okazji, z okazji Święta Szkoły, zaprosiliśmy panią Kingę Burzyńską, naszą absolwentkę z 96 roku, która aktualnie jest znaną, myślę, i rozpoznawaną w telewizji TVN dziennikarką, prowadzącą ciekawe, interesujące programy, audycje telewizyjne. I druga część, Dzień Edukacji Narodowej. Dzień, w którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają swoje święto. Dzień, w którym chcemy pokazać, co potrafimy, a więc młodzież chce pokazać i złożyć podziękowania poprzez swój talent nauczycielom, a my nauczyciele spotykamy się razem, żeby porozmawiać o swoich bieżących sprawach. Droga młodzieży, szanowni goście, przyznam się, że jestem wzruszony, ponieważ przyszło mi powitać i przedstawić właściwie osobę powszechnie znaną, medialną. Absolwentki naszej szkoły, czyli Alma Mater, w klasie matematyczno-fizycznej, pani profesor Teresy Zapar. Witam pani profesor. Od 2007 roku TVN Warszawa, często się oglądamy w telewizji, program Raz Lepiej, Raz Gorzej, a ostatni dzień dobry TVN. Serdecznie witam państwa w swoim imieniu, pani Kinga Burzyńska-Piszko. Na dzień dobry chciałam złożyć serdeczne życzenia wszystkim Państwu nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. A pierwszą prosi chcę powiedzieć, naprawdę bardzo dobry wybór. Bardzo Wam gratuluję. To jest świetna szkoła. Tutaj kolega, który był w pierwszej klasie, mówił, że dużo się nauczycie. Ja już to wiem, że się dużo nauczycie. Panią profesor Zapar witam szczególnie serdecznie, bo nie widziałyśmy się wcześniej, a przecież pani profesor mnie uczyła i mam to szczęście, że jeszcze i pani dyrektor Męcina, która dzisiaj jest waszym dyrektorem, mnie uczyła geografii i pozwolę sobie tutaj na taką małą dygresję. Mówiła zawsze w Burzyńska, siedziałam w ostatniej ławce, nie ściągaj, widzę tę swoją książkę, a potem dostawałam mi z dwoma z geografii, żeby postawić mi czwórki. Jest pani profesor Ambrozik, jest pani profesor Zielonka. Jeżeli jest ktoś jeszcze z nauczycieli, kto mnie uczył, a nie zauważyłam, to bardzo przepraszam, ale serdecznie wszystkich Państwa witam. Wiara, cel to jest to, co absolutnie motywuje i co jest dla nas takim przekazem, bo tak jak mówię, ja na razie zrobiłam bardzo mało, jeszcze wszystko tak mam, taką mam nadzieję przede mną. Ale jeżeli nie macie wiary, że nie wiem, ktoś z Tomaszowa może osiągnąć sukces, może w każdej dziedzinie ważne jest tylko, żeby sobie zaplanować w głowie, że się chce osiągnąć. Nie wiem, podejrzewam, że interesowała Was praca w telewizji. To, co teraz wykonuję, to jak na czym ta praca polega. Przygotowałam dla Was kilka takich materiałów, które też świadczą o tym, że czasami jest bardzo śmiesznie. To są te rzeczy, które są przyjemne, a nieprzyjemnych nie ma w
rozmawiać, więc to są oczywiście minusy tej pracy. No i co, myślę, że tak naprawdę wszystko jeszcze przede mną. Dzisiaj dziewczyny mnie pytały, co bym chciała tak na przyszłość, rozmawiając ze mną, więc myślę sobie, że to dzień dobry telefonem, który udało mi się w zeszłym roku w tym poprowadzić, jest gdzieś tam jakimś celem. Tak jak powiedziałam na początku, jak sobie cel wyznaczymy, to wszystko jest absolutnie możliwe. Całej naszej szkoły chcieliśmy Pani bardzo podziękować za przybycie na to święto i za bardzo ciekawe słowa skierowane w naszą stronę. Myślę, że takie dni są ważne dla szkoły, dlatego że to jest taki moment zastanowienia się nad tym, że jeden podmiot bez drugiego nie potrafi funkcjonować. Nauczycielami zwykle są ci ludzie, którzy pracują z jakąś misją swoją, z jakimś przesłaniem, którzy lubią młodzież i chcą z nią współpracować. Z drugiej strony przychodzi do nas młodzież już w pewnym sensie dojrzała, bo wybiera określoną szkołę, określony profil klasy i czegoś od nas oczekuje. Więc my chcemy tym oczekiwaniom im sprostać. Stąd właśnie moment taki, kiedy jest dzień spotkań nauczycieli i uczniów. Ten szczególny dzień chcę poświęcić naszym nauczycielom i wychowawcom, ludziom, którzy na co dzień znajdują dla nas czas, pomagają rozwiązywać nasze problemy, te małe i życiowe, których troska o nasze wykształcenie jest zawodowym priorytetem. Cenimy Waszą pasję, którą zarażacie nas. I dzięki temu nasze naukowe poszukiwania i pytania nie świadczą o niewiedzy, ale o chęci poznania czegoś nowego, nieodkrytego. To Wy jesteście naszymi przewodnikami i dzięki Wam stajemy się mądrzejsi o nowe doświadczenia, które czynią nas bogatszymi. To z Wami rozpoczynamy wędrówkę, która poprzez wzloty i upadki doprowadza do momentu dojrzałości. To dzięki Wam czujemy się pewnie w czasie decydującym o naszym dalszym losie egzaminu. To Wy wreszcie przeżywacie z nami wszystkie te ważne momenty i cieszycie się każdym naszym sukcesem. To Wam, drodzy nauczyciele. Jest taki moment, kiedy trzeba wyróżnić część przynajmniej nauczycieli. Moim zdaniem co roku wszyscy nauczyciele pierwszego lipca powinni być wyróżniani nagrodami. Ale tak jest, w tym roku nie możemy wszystkich wyróżnić. I dziś chcę powiedzieć, jestem bardzo z tego zadowolona, że dwóm naszym nauczycielkom właśnie organ prowadzący, czyli władze samorządu, przyznały nagrody pana starosty. Jest to pani Bożena Zielonka i pani Marta Szymańska. Bardzo ważne odznaczenie resortowe medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany pani Barbarze Płaszkowskiej i pani Ewie Czajec. A teraz chciałabym wręczyć nagrody dyrektora szkoły. Dyrektor pierwszego liceum przyznaje nagrodę pani Mirosławie Marcinkowskiej-Butuj za wyróżniającą pracę dydaktyczną wychowawczą. Nagroda dyrektora szkoły dla pani Moniki Sok. Bardzo proszę panią Monikę. Nagroda dyrektora szkoły dla pani Małgorzaty Pana. Nagroda dyrektora szkoły dla pani Joanny Janickiej. Pani Małgorzaty Szantowskiej. Nagroda dyrektora dla pani Moniki Borowczyk-Józy. Nagroda dyrektora szkoły dla pani Sylwii Limańskiej. Nagroda dla pana Rajmana Ciszewskiego. Nagroda dla pana Marka Grabolusa. Niedoceniany w dzisiejszych czasach, natomiast poddawany stale ocenie przez wszystkich.
Często jest zmęczony codziennością i jej trudami, ale potrafiący z entuzjazmem i determinacją podążać do celu. Wspaniałym przykładem owego zapału i entuzjazmu może być przygotowanie przyjęcia gości z Izraela i doskonała współpraca wielu nauczycieli, którym przyświecał jeden cel – pokazanie naszej młodzieży, że jest zdolna, że warto się uczyć i poznawać świat i ludzi. Specjalnie dla swych kochanych nauczycieli, uczniowie klasy 2D wykonają piosenkę własnego autorstwa do melodii znanej piosenki o Tomaszowie, skomponowanej przez pomysłodawcę ogólnopolskiego konkursu Tomaszowska Wiosna. Czasu naszej młodości,
Tu uczymy się, poznajemy nowych ludzi i dorastamy. Poznajemy ludzi, którzy dawno żyli, bo właśnie to oni tę historię tworzyli. Angielski rzec można już obowiązkowy. Uczysz się słownictwa właściwej wymowy. Bierzemy go zawsze w podróż po Europie, bo to język, który ciągle będzie już na dobie. Wychowanie fizyczne, przedmiot bardzo zdrowy, dba o całe ciało, nie tylko o głowy. Skoki, biegi i piłka w tak różnym wydaniu sprawiają, że myślisz wciąż o wygrywaniu. Matematyka naprawdę o trójkątach, chemia łatwo, fizyka o dźwignię, lecz o życiu duchowym i moralnych sądach nauczy nas tylko etyka i religia. Życzymy Wam dużo radości, wciąż żywego naukowego zapału, entuzjazmu, ale przede wszystkim satysfakcji z obserwacji naszych postępów, których obiecujemy nie zabraknie. Thank you.
Dziękuję.